Cześć, witajcie, jestem Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na rzut oka na klawiaturę mechaniczną od firmy Tesoro Durandal Ultimate. To jest właśnie ta klawiatura, a ceny tej klawiatury sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tymczasem zaczynamy. No dobrze, przed nami Tesoro Durandal i to w wersji jeszcze Ultimate, czyli tej wyższej, droższej, ale też fajniejszej. Mamy tutaj, jak widzicie, na Blackach wersję. Kiedyś testowałem chyba na Brownach Durandala, natomiast to było dawno temu i nie na mój kanał, jakby nie było, więc od nowa te testy się zaczną. Jak widzicie, sam kształt, sama kolorystyka bardzo charakterystyczna dla Tesoro. Te kolory. Mamy też okienko, gdzie można podziwiać tą klawiaturę już. Natomiast odwrócimy sobie i mamy troszeczkę szczegółów. Mamy klawisze multimedialne pod funkcyjnymi z FN-em aktywowane. Mamy 5 profili do wyboru i też taki tryb GPC, gamingowy PC. Nielimitowany anti-ghosting, więc to jest bardzo duża zaleta tej klawiatury. Oczywiście pokażę Wam to w testach faktycznych. Dołączana podpórka pod nadgarstki, może być, może nie być, jak chcecie. Podświetlenie oczywiście jest, pozłatany wtyk USB, nóżki antypoślizgowe, 4 tryby jasności podświetlenia, hub USB i wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon, bardzo fajnie, 50 programowalnych przycisków makr w oprogramowaniu, więc naprawdę sporo. I tutaj, moi drodzy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nie ma przełączników Kale, są prawdziwe Cherry MX, nie żadne podrabiańce, więc spakowujemy. Oczywiście klawiaturka spakowana tak bardzo kulturalnie. Tu mamy gąbeczkę, mamy też taką osłonkę przeciwkurzową, ja to nazywam. Już klawiaturkę wydobywam, zaraz zobaczycie ją dokładnie. Jest też podpórka. Co tu jeszcze mamy? A jakieś takie informacje, o. Mamy też tu chyba broszurę. Mamy, dobra, to jest właściwa instrukcja. Ok, mamy opisane co i jak po kolei. Jak korzystać z tej klawiatury właściwie. I to jest broszurka, moi drodzy. Zobaczcie, Durandal, Durandal Ultimate. Zwykła wersja różni się tym, że jest raz, że tańsza. Dwa, nie ma podświetlenia. Trzy, nie ma tej podpórki pod nadgarstki. Więc no, troszeczkę w tej wersji Ultimate dostajemy. Następnie kolada z aluminiową obudową, frontem. Najdroższa klawiatura od Tesoro. Następnie świetna Lobera, którą u mnie widzieliście. Excalibura jednego też widzieliście. Mam nadzieję, że będzie też test tego Excalibura z RGB albo nawet Spectrum. T-Zona też u mnie była. Klawiaturka mechaniczna z dołączanym tym numpadem. Kupujemy go osobno. Możemy mieć, a nie musimy. Ale aha, to jest T-Zona Elite, więc ta jest podświetlana, tamta nie była. Też mamy inne funkcje. I troszkę ta książeczka zaktualizowana, nowsza. Następnie mamy zwykłą T-Zonę Kuweny, czyli headset od Tesoro, Kuweny Pro z dźwiękiem wirtualnym albo prawdziwym 5.1. No i mychy Gandiva z Avago 9800. Mamy Shrike'a starego oraz nowe wersje, nowe kolory. Gangnira, o, już teraz nie ma takiego fioletowego, tylko jest czarny nawet. Podkładki Aegis, które bardzo polecam. Bardzo dobrze, świetnie wykonane wręcz podkładki. Mamy też wersje turniejowe, czyli Virtus Pro albo Infused. I to było na tyle, jeśli chodzi o już coraz bardziej bogate portfolio tej firmy, powiększające się stale. Powiem Wam, że z Tesoro mam regularny kontakt i chociażby na targach Poznań Game Arena co roku dokładnie oglądam ich nowości na stoisku. Dlatego też mam nadzieję, że wszystkie zobaczycie u mnie. Ok. I tak, rozpakowuję podpórkę. I zobaczcie, jest to taki kawałek plastiku. Oczywiście z przodu wygląda fenomenalnie, ponieważ część środkowa udaje szczotkowane aluminium. To dość sztywne, dość fajne. A tutaj mamy jakby ryflowaną stal. Więc po prostu ładnie to się komponuje z całą klawiaturą. Mamy też przewód charakterystyczny dla klawiatur Tesoro, który jest dość gruby, dość sztywny. Zobaczcie, tutaj oczywiście ma oplot bardzo dobrze zabezpieczony. Natomiast w tych klawiaturach nam się to rozgałęzia na 3. W niektórych mamy tak, że mamy dwa wtyki USB, osobny jest do portów USB, do tego hubu. Natomiast tu mamy jeden, no też wystarcza, tylko że mamy wtedy ograniczenie podłączenia tam
jeśli chodzi o amperaż. No i mamy te mini jacki, które wpinamy w naszą kartę dźwiękową, a wtedy słuchawki, mikrofon możemy podpiąć do klawiatury, więc mamy to bliżej, jest to wygodniejsze. Ściągamy osłonkę przeciwkurzową i widzimy świetnie wykonaną klawiaturę Tesoro Durandal Ultimate. Powiem Wam, że jak pierwszy raz ją miałem w testach, to zrobiła na mnie ogromne wrażenie i nadal uważam, że jest to prawdopodobnie najlepiej wykonana klawiatura mechaniczna. Zobaczcie, cały tutaj front, obudowa, jest to też plastik, tworzywo, naprawdę grube, wytrzymałe, odporne na zarysowania i na dodatek wygląda jak szczotkowane aluminium. Mamy też srebrne logo Tesoro, takie wystające, i kolejne elementy wyglądające jak ryflowana stal. Tu mamy jeszcze folię, mamy wyświetlacz za tym, zobaczcie go w recenzji. No i rzućcie okiem, mamy te klawisze funkcyjne, tutaj wszystkie, chociażby regulacje natężenia dźwięku, co się przydaje, profile, oczywiście jest klawiatura numeryczna, jest tu regulacja podświetlenia, enter mamy mały, długi backspace, długie shifty, no i czuć, że są tu bleki, ponieważ raz, że dość ciężko się je wciska, dwa, że bardzo mocno powracają do swojej pozycji. Jeśli nauczymy się pisać na blekach, przyzwyczajmy, to wystarczy dosłownie muśnięcie, ponieważ aktywacja tutaj to jest tylko 2 mm w Cherry MX-ach. Natomiast sam skok, tak do końca wciśnięty klawisz, jest taki już dość duży. Powiedziałbym, że tradycyjny dla klawiatur mechanicznych. Co do głośności, jak słyszycie, jak piszemy, trochę ją słychać. Natomiast jakbyśmy grali tylko w skali WSAD i spacja, jakieś shifty, to nie jest źle. Natomiast Cherry MX Black i ogólnie Blacki, chociażby Kale, to są najciężej reagujące przełączniki, więc polecane są dla osób, które po prostu szukają takiego uczucia ciężkości wduszenia. Naprawdę specyficzny przełącznik, trzeba się do tego przyzwyczaić, albo się go polubi, albo znienawidzi. No dobra, to front mamy obejrzany. Układ klawiszy wygląda tak. Teraz mamy tutaj ten cały hub, dwa porty, czyli przydatna rzecz, słuchawki i mikrofon. Jak przerzucimy od spodu, widzimy solidne elementy antypoślizgowe, bardzo dobrze trzymające i jednostopniowe podwyższenia, ale gumowane, więc też to jest dobra cecha. Jeśli chodzi o pierwszy rzut oka, to było na tyle. Oczywiście w teście zobaczycie klawiaturę w akcji. Przede wszystkim sprawdzimy ten anti-ghosting, jak to się zachowuje. Tak więc warto poczekać te kilkanaście dni. Dziękuję Wam się za uwagę. Pamiętajcie, że ceny tej klawiatury sprawdzicie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!